Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu zobaczymy, jak poruszyły się prace w samochodzie. Idziemy zobaczyć do Andrzeja, jeśli chodzi o fartuch przedni lewy, już jest końcówka, prawie jest gotowy. Zaraz zobaczymy, o co chodzi z tymi spawami, gdzie Andrzej ostatnio mówił o tym, aby pomiędzy spawy wprowadzić farbę i tak dalej. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda, co dalej się zmieniło, jak idą prace i podejrzymy znowu robotę Andrzeja. Cześć Andrzej. Witam. Przyszliśmy zobaczyć, co robisz. No, ja jestem na etapie otworowania tej wstawiłatki. Oczywiście musiałem otworzyć oczko, wyjąć to, co należało, bo tam pełno było zabite. Dzisiaj wyciągnąłem jeszcze raz, sprzężonym powietrzem, przedmuchałem. Udróżniłem ten otwór, choć ci pokażę, o co chodzi. Udróżniłem ten otwór. Zalałem farbę, aż tu wszystko wypływało. On był zapchany dotąd, dlatego on teraz jest drożny. Już jest farbą zalany, jeszcze raz będzie zrobione jak otwarowanie i to do konserwacji. Robię oryginalne tutaj te wejście. Dlatego tu zgniło. Ten element wycięty, jest dorobiony, wstawiona łatka i to otwór tej nie. Dobra. Mamy otwór, to będzie otwór do konserwacji, tak? Tak, do konserwacji oryginalnie podwiesień. Tak jak i tutaj są, z prawej strony. Tu mamy lewą powinno stronę. Być i to musi być drożny, panowie. Nie ma liby, bo się stanie znowu to, co się stało. A tutaj chyba widzimy nawet tą farbę, co ostatnio mówiłeś, co? Może z tej strony pokażesz. Chodzi o to, żeby właśnie w ten sposób, przed rozklepaniem tych spawów, nalać rzadkiej farby, tak jak odstaje, później to zostanie wszystko wyrównane. I dopiero szlifowane, bo po prostu i ta farba, która rzadka, ma wypływać tak jak tutaj, wszędzie. Tak, tu dokładnie. Też miałem zalane tą całą szparę, ładnie mi wszystko wyciekło, jest wszystko udrożnione, jest tak jak trzeba. Tu już niewiele zostało, przy naturze górny rantusz jest, po prostu nie ma takiej tego. Półkę mamy do piaskowania, będzie wypiaskowana, nowa, no bo tej starej nie ma co, i zostanie oryginalnie nie spawana przez nas, tylko przykręcona. Przykręcona, zawsze będzie można zdemontować, cokolwiek się dzieje, a tutaj się dosyć dużo wydarza. Tak, bo oryginalnie one są na stałe, prawda? No i tam właśnie wpada, nawet ciężko domyć, cokolwiek oczyścić, prawda? A jak będzie taka potrzeba, to zawsze mam raz dwie śrubki zdemontować, czy tam trzy. Zobaczymy, jak to coś zrobimy, jakąś podstawkę. No trochę musimy poprawić fabrykę, niestety, bo się stanie taki fakt. No nie podróżnica, proszę bardzo, odbudowana, bo widzieli. Tak, właśnie tutaj ostatnio była dziura, prawda? Tak, no kawałek podróżnicy trzeba, góra, dół, wszystko jest... Podróżnica i ta dolna część tego fartucha, nie? To tak, też już tutaj no wyklepałeś, wyprowadziłeś i tak dalej. Jak oryginał, dlatego tu fragmenty były zachowane. Zostaje nam jedna łatka, no i górny rant, który nie stanowi, że to jest dosyć prosty element. To robimy mocowanie błotnika. Tak, tutaj mamy jakieś tam drobne dziurki. Ale no tu niestety, to będziemy jeszcze wymieniali. No i przechodzimy do tego przodu. W zasadzie przednia belka to tam też będzie wymienione, ale to jest, że tak powiem, nie wpływa. Tutaj trzeba będzie się skupić na tym, żeby nam wszystko potem pasowało. Tak jak żeśmy mówili, dwustronów spawane, tak, odwodnienia porobione. No i część podłogi no, został jeszcze kawałek. Nieciekawie to wygląda po szlifowaniu, zdjęciu tej konserwacji oryginalnej. W sumie się okazało, że no nie jest to zbyt mocne i należy wymienić. Jak już robisz, to już robisz porządnie do końca, do samej góry. Dokładnie. I mamy już praktycznie karoserię, byśmy mieli zamknięto. Czyli jeszcze w sumie tylko ten przód tutaj, ta komora silnika i tak dalej, to ogarnąć do końca i będzie ok, tak? No tak, to zrobimy jeszcze to, tam to strona jest, tak powiedziałem, dobrze. Jedna matka praktycznie została, no i koniec, mamy temat zamknięty, dzisiaj to skończymy, a może i porobimy coś więcej, później pokażemy, o co tu chodzi. Także mamy to już wyprowadzone praktycznie. No i będziemy już niestety pomału przygotowali to do malowania. Komora silnika będzie robiona najpierw, na samym początku. Później zostanie oczywiście zabezpieczona, klejona. No tak, żeby było wszędzie dojście. Także i ta półka, to wszystko będzie nam przeszkadzało w jakimś zabezpieczeniu porządnym. Tu przerobimy jeszcze odwodnienie, trzeba nie zapomnieć. I kanawek
zalać farbą. Gdzie odwodnienie mówisz? Tutaj? Tutaj jak z tej strony są. Tu, bo ta woda żeby gdzieś sikała sobie. A, tak jak tutaj zawsze, mamy. Tak jak tutaj mamy. Większy otwór, mamy pewność, że ta woda nie... No nie zawsze auto jest równo zaparkowane, co jest tutaj pod górką, tego i ta woda stoi, nie? Ta woda stoi, a tutaj no niestety, kwas, te sprawy. A jak wiemy, czy nawet tak jak widać chociażby tutaj, woda jak stoi dłużej, no to niestety przychodzi, przenika przez ten lakier z biegiem czasu i zaczyna korodować. No, byłoby to na razie na tyle, później pokażemy resztę, jak już będzie to wykończone. No, a może nawet jak tam to zrobimy, to będzie, bo to nie ma tutaj co powielać. Wiedzą co chodzi, o tą farbę, o której mówiłem wcześniej. Wszystko robimy tak później po spawaniu. No tu gdzieś on na styk to nie ma sensu w ogóle. Ale tu, żeby spenetrować ten kawałek, który no, jest nakładka, wiadomo. Kiedyś by się zrobiło to palnikiem, ciągły spaw i tak dalej. No, w tej chwili migomatem to jest ciężka sprawa, można, ale to nie ma sensu, bo to naprawdę, to na nic nie wpływa. To jest wszystko tak mocne, że to spokojnie wytrzyma następny. Tak, czyli generalnie chodzi o to, żeby od strony zewnętrznej, w tym przypadku na tyle rzadkiej farby wprowadzić, żeby to wyłaziło tutaj tędy. No i żeby tyle wchodziło pomiędzy spawy i tyle. Tak jest. Później mówię, rozszlifujemy po to, żeby dobrze wyklepać, bo niestety od spawu spoina zawsze odstaje, nie idzie precyzyjnie wyklepać. A jak ona jest, tak jak tutaj z tej strony oszlifowana, to jest starczy, z drugiej strony będzie tak samo zrobione. No i wtedy rozklepana, żeby linia była, żeby jak najmniej tu używać jakichkolwiek szpachli i tak dalej. Staramy się to zrobić jak oryginał. No dobrze, to byłoby na tyle. Dobra. To co, żegnamy się z widzami? Na razie, do jutra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, hej.